Witam Państwa, Joanna Kuciasikora. Idą upały. Zazwyczaj w tym miejscu przypominam o przeczekaniu tych najgorętszych godzin w cieniu. Temat dotyczy dzieci i seniorów, ale pamiętajmy też o zwierzętach. Dla psa długi spacer po gorącym asfalcie na pewno nie będzie przyjemnością. Znad Afryki dociera do nas kolejna fala gorącego powietrza. I tutaj jest front atmosferyczny, z którym idą burze. Zanim jednak do nas dotrze. Nocą niebo będzie prawie bezchmurne. Temperatura minimalna od 18 stopni w powiecie oświęcimskim, przez 17 w krakowskim, do 13 w tatrzańskim. Wiatr wieje słabo. Jutro rano dużo słońca, około południa powoli zacznie się chmurzyć. Potem spodziewajmy się lokalnego deszczu, gdzieniegdzie może grzmieć. Wówczas wiatr będzie porywisty. W Chrzanowie, Tarnowie 30 stopni, 28 w Andrychowie i Nowym Targu. W Krakowie około 13 w cieniu 30 stopni. W słońcu będzie o wiele goręcej, a wiatr nie przyniesie dużej ulgi, bo będzie słaby i ciepły. Osoby reagujące na pogodę, tak zwani meteopaci, poczują się senne. Wyraźnie spadnie też koncentracja uwagi. Początek tygodnia. Przelotne opady deszczu i burze. I lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 27 stopni na zachodzie do 31 na wschodzie województwa. We wtorek będzie podobnie. Jeszcze poziom pół PM10. Powietrze będzie czyste. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.